23 czerwca w Starostwie Powiatowym w Policach podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowy z przedstawicielami organizacji podpisali starosta policki Andrzej Bednarek i członek zarządu powiatu Beata Chmielewska. Powiat Policki będzie partnerem imprez i projektów organizowanych przez te organizacje i przekazał na ten cel ponad 47 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymali Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie na organizację projektu pod nazwą Wiele pomysłów mam, zrobię wszystko sam. Stowarzyszenie Policki Amazonki na projekt Razem po zdrowie. Stowarzyszenie na rzecz harmonii społecznej w Policach na projekt Czuję, myślę, zmieniam, metamorfoza i refleksoterapia na dobry początek. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Policach na integrację w Psoni. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Amicus na organizację przedsięwzięcia Jesteśmy, działamy, pomagamy oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Police na projekt Właściwa Droga.